Cześć! Witają się! Czekaj, bo zrobiłam... Ja nie wiedziałam, że miałam głupią minę. Miałeś tak? Tak. Cześć! Witają się... Joe? Mikodem, Type Hype. Mamy tutaj niespodziankę, bo drugi wow! odcinek związany z typem. Nie będzie taki typowy wywiad z typem. Typowy. Tak, ale mogą być elementy jeszcze gdzieś tam wplątane w międzyczasie. Natomiast chciałem poruszyć inną kwestię z tobą, ponieważ bardzo doceniam to w tobie, że MBTI używasz bardzo praktycznie. Czyli używasz go, po prostu korzystasz z niego. Bierzesz tę wiedzę i wdrażasz ją. Korzystasz tak za sposób namacalny. Prawie, że... Tak, i będę chciał, ale ja wiem, rozmawialiśmy, że nie zawsze jesteś tego świadoma, że masz tą wiedzę, że ją posiadłaś i że z niej korzystasz, bo po prostu ona, ja to rozumiem, to już jest taka nieuświadomiona kompetencja, to znaczy ty ją masz, tą kompetencję, ale nie zawsze wiesz, że z niej korzystasz i ją używasz, ale postaram się z ciebie jak najwięcej wyciągnąć. Właśnie, no bo pierwsza kwestia jest taka, którą chciałem poruszyć, jesteś nauczycielką. Języka angielskiego. Z uwagi, myślę, też bardzo pomogły twoje korzenie. Troszkę. Jesteś native speakerem angielskim. I masz różnego rodzaju uczniów. Oj, różne. I uczennice. Oj. I musisz dostosować czasem komunikację do danej osoby. I czy możesz podzielić się swoimi doświadczeniami? Tak ogólnie... Jak ty to widzisz, jeśli chodzi o to, co zastosowałaś, w jaki sposób użyłaś tych umiejętności związanych z MBTI, z tej wiedzy? No to tak w skrócie mówiąc, jak mniej więcej widziałam, jakie ktoś ma skłonności myśleniowe, to tak powiem, no to na przykład do czego? Na przykład do kreatywnego myślenia, bądź też bardzo nie. Okej. I na przykład były takie, są, były na przestrzeni wielu lat, więc nie wiadomo, o kogo chodzi. Były przypadki osób, którzy bardzo dobrze korzystali z gry takiej, na przykład zgadnij, o czym myślę. Czyli ja myślę o przedmiocie jakimś w głowie i ćwiczymy zadawanie pytań po angielsku i zadają różne pytania. Czy to jest takie, czy to jest takie, czy to ma to. Okej. I niektórzy bardzo korzystają na tym, rozwijają angielski, rozwijają tutaj akurat umiejętność zadawania poprawnych pytań. Pewnie moja koleżanka, którą uczyłaś, pamiętasz z 10 lat temu, ona mogłaby skorzystać na tym. Miałaś z nią jedną lekcję, więc nie sądzę, że... Pewnie mogłaby. Tak. A są inni, z którymi się super zagramy w tą grę, jak są świeży, nie znam ich jeszcze dobrze. I oni nie potrafią wpaść na coś ewidentnego, co jest obok nich. Jasne. To jest wtedy bardzo trudne i muszę wymyślić inne zadanie, inne ćwiczenie, żeby pod tą osobę było bardziej. Czyli nie brniesz na siłę, że widzisz, że ktoś po prostu nie idzie tego typu jakby wymyślanie tych pytań, które nakierują ją na, na odpowiednią rzecz, na tą właściwą odpowiedź. Nie potrafią tak też drogą eliminacji sobie tego jakoś tam dojść do tego. Tak. Więc wtedy szukasz inaczej. No i właśnie, co to znaczy inaczej? Co robisz? Jak inaczej trafiasz, starasz się wyćwiczyć te umiejętności, jak nie za pomocą tego ćwiczenia? Czym zastępujesz? Inaczej, może dam inny przykład, że jak widzę, że ktoś jest abstrakcyjnie myślący, to mogę dać mu przykład, żeby mi przetłumaczył zdanie... Ile nóg ma ślimak? I przez to, że to jest abstrakcyjny przykład, to im się to... oni to zapamiętają, zapadnie im to w pamięć i przez to nauczą się struktury zdania. Okej. Inni na przykład jak powiedzą im, jak jest po angielsku, ile nóg ma ślimak, to oni będą tak sfrapowani, że nie będą mogli iść naprzód w ogóle z nauką, gdzie się zatną, bo no to będzie dla nich zbyt trudne do przeskoczenia, bo to jest zbyt dziwne. Tak. Więc do nich muszę dostosować pytanie, na przykład ile lat ma twoja mama? Okej. Więc korzystam
z tego w ten sposób też na przykład. Rozumiem, rozumiem. Czyli po prostu zidentyfikowałaś, że są takie wymiary, że są różni ludzie, że jakby te ludzie się różnią, mają powiedzmy, stworzyły sobie taką dychotomię, czy jakby, że są dwa wymiary. Mhm. No i wiesz, że powiedzmy tych, którzy troszeczkę idą bardziej w taką racjonalność, przyziemność w sensie takim, to... W dobrym sensie słowa. Tak, 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 tak. To tak twardo stąpujący po ziemi. Tak. To im zadajesz trochę inne pytania, a takim, którzy lubią, uwielbiają tą abstrakcję, to jeszcze dorzucasz tej abstrakcji. Tak. Że, bo oni będą, dla nich ta lekcja będzie ciekawsza. Dokładnie. I fajniejsza. I lepiej zapamiętają. Ludzie też lepiej się uczą, albo w ogóle się, nie no, może lepiej się uczą, jak czują się dobrze i komfortowo w danej sytuacji. Mhm. Trzeba im stworzyć taką atmosferę, takie... Środowisko? Środowisko, przepraszam, tak. Tego szukałam. Środowisko, tak. Żeby było bliskie ich duszy, osobowości. Tak, tak, tak. Żeby to było coś dla nich znajomego. Mhm. Więc też muszę pod to dobierać tematy, o których rozmawiamy na różnych poziomach i ja tu mówię o uczniach, którzy mają od lat 7 do 60. Mhm, tu taki przedział miałam nawet od... pierwszego roku życia do 60 roku życia. No, więc tu na różnych poziomach wiekowych, poziomach nauki. Mhm. No właśnie, bo jeśli chodzi o poziomy wiekowe, to czy już widzisz na jakichś niższych poziomach wiekowych, że ta abstrakcja już się ujawnia w taki mocno wyraźny sposób, czy raczej dzieciaki są, no... Jeszcze nie jest rozwinięta. Nie chcę jeszcze aż tak rozwinięć jak dorośli, wiadomo, bo abstrakcja dopiero podobno około 12 roku życia się, powiedzmy, załącza. Ale są niektóre dzieci, co wiadomo, że lubią bezpieczeństwo, lubią jak znają rzeczy, nie lubią niespodzianek, a są dzieci, które jak usłyszą jakiś absurd, to ich to bawi, mimo że mają tam 6 lat, to potrafią docenić absurd. No i to też można wykorzystać. Mhm. No właśnie, a czy wykorzystujesz też takie kwestie związane z tym, że rozumiesz, że dziecko jest ekstrawertykiem albo introwertykiem? Tak. Że jest bardziej gdzieś tam ciche, tak trzeba trochę wyciągnąć. I co robisz? Jak to traktujesz? Jak je traktujesz? Ty introwertyku ubywała? Nie, na odwrót. To potem też... Jak jest forma uczenia się przez zabawę, no to trzeba dobrać odpowiednią zabawę do odpowiedniego typu. Mhm. Czyli jak jest ekstrawertyczny typ, czy taki ruchowy, to można się bawić w takie gry, że po całym pokoju trzeba chodzić, szukać rzeczy, albo jak kierunków się uczymy, to mówić idź w prawo, idź w lewo, zrób to, podnieś tam, pobiegnij do kaloryfera i uczą się słownictwa. A jak są bardziej statyczne dzieci, które nie czują się dobrze z ruchem, zbytnio. No to wtedy bardziej statyczne gry, na przykład tam memory czy coś, to one będą się lepiej odnajdywać i uczyć przy takich rozwiązaniach. A jeśli chodzi o kwestie zadań domowych, zadajesz zadania domowe? Kiedyś zadawałam dzieciom mnie, dorosłym. Już nie zadaję. A czemu? Możesz powiedzieć? Bo to jest strata mojego oddechu. Tak jest po angielsku sformułowanie, że okay. Nie ma co tracić oddechu. Okej, okay, czyli... Nie chce mi się nawet mówić, zróbcie to, skoro nie zrobią. Okej, czyli ludzie mają takie założenia już... Tak, że na korepetycjach... Niezależnie od typu osobowości. Nie, na korepetycjach to się uczy, a poza korepetycjami to... Może miałam... Nie, przepraszam. Mam jednych uczniów, co zawsze byli przygotowani, a uczę ich od kiedy mieli... 10-11 lat, coś takiego. Zawsze byli przygotowani. Czyli to już jest 8 lat może. Ale oni byli zawsze wyjątkowi. To nie jest normalne. To jest ponad poziom. Rozumiem. A czy w jaki sposób mogłaś zastosować tę taką dychotomię uczuciową, związaną, czy tam taką logiczną? Czy widzisz, że jak ktoś w takim kierunku bardziej logicznym jest, to dajesz mu jakiś rodzaj, nie wiem, zadań albo pytań bardziej w tym kierunku? Jeżeli taki bardziej uczuciowy, to bardziej na właśnie na ludzi, na harmonię, czy... Tak. Dużo moich lekcji to są konwersacje, więc też muszę odpowiednio rozmowę prowadzić, żeby uczeń się dobrze czuł i tematy tak dobierać, żeby chciał i umiał rozmawiać o nich. Tak.
Więc jak najbardziej na pewno na to zwracam uwagę. Kto o czym chce rozmawiać, czuje, jak, przy czym dobrze się czuje. Mhm. Przepraszam. Więc na pewno też wykorzystuję to w swoich lekcjach. Mhm. A możesz podać jakiś przykład, że tego właśnie konkretnego zastosowania, że mamy tą sferę uczuciową, czy taką bardziej logiczną, jakie zadanie mogłabyś zadać, albo pytanie, albo w jakim kierunku mogłabyś... Może bardziej bym odpowiedziała na to używając może mniej emocji, logiki, a bardziej kreatywności i niekreatywności, że jak okay. ktoś jest takim typem NF, na przykład szczególnie NFP, lubi to tworzyć, mm-hmm. to dostaje zadania, żeby wymyślił, nie wiem, opowieść i mi opowiedział. Okej. Okay. A jak mm-hmm. jest ktoś inny mm-hmm. niż skrajnie przeciwny, to dostanie raczej zadanie, robimy ćwiczenia i rozmawiamy albo o technicznych rzeczach. Okay. Na przykład związanych z pracą techniczną ich zawodową, co mm-hmm. tam wykonują. I wtedy może wykazać się wiedzą na ten temat, okay. też... Co na przykład się wydarzyło konkretnie, albo co ta osoba wie, tak? Tak, czym się zajmuje, z czym ma styczność na co dzień, to jest bliskie ich codzienności, w sensie takie namacalne bardziej dla nich to jest. Mhm. To jest taka zasada, że dzieci na przykład w szkołach, w podstawówkach mają zawsze słownictwo na początku związane z rodziną, zwierzętami i zawsze jest też temat tego, co jest w klasie i tego, co jest w domu. Tak, tak. Ponieważ najlepiej uczą się rzeczy, to są dzieci teraz przed tym 12 rokiem życia, więc jeszcze, które nie mają rozwiniętej tak abstrakcji, ale też SJ-ci. Strażnicy. Tak, można to zastosować, że to, co jest wokół nich, to jest realne i tego się mogą uczyć i szybciej będą się tego uczyć niż jakichś tam pojęć ekonomicznych na przykład, nie? Okej. Okay, chociaż ekonomia SJ to tak, ale... jasne. Okej. Okay. Ale dam taki przykład, kiedy bardzo mi pomogło MBTI wyratować mnie z takiej sytuacji. Miałam takiego ucznia i oczywiście zasada jest żelazna, nie wolno się śmiać z uczniów. Mm-hmm, chyba, jasne. Że są tacy, że już jesteście na takiej stopie, że jak ktoś zrobi głupi błąd, się zaśmieje, oboje się śmiejecie i jest śmiesznie, to spoko. Tak, ale... tak. Bardzo rzadko się to zdarza. Miałam nastoletniego ucznia, który bardzo mocno mi trącił ISFJ-em. Mm-hmm. I takim bardzo młodym. On miał tak, że jak pani w szkole powiedziała, że słówko znaczy coś, to dla niego to słówko znaczyło to i nie mogło znaczyć nic innego. Mhm, jasne. Więc jak zapytałam go, co znaczy jakieś słówko i on mi powiedział znaczenie, którego on się nauczył, ja mu powiedziałam, ale też znaczy to. To było dla niego bardzo ciężkie. Mhm. I też zdarzało mu się często trochę mi nie dowierzać. Okej. Nie wierzył, a w twój autorytet, bo już inny autorytet mu powiedział. Dokładnie, co to znaczy. Też ciężko mi było przebić się przez tą barierę w jego głowie, ale była tak. taka sytuacja, że ja już znając jego charakter mniej więcej i jak się uczy, było słówko po angielsku PIS. Tam były jakieś klocki Lego i było słówko PIS. I pytam go w tekście, co znaczy słówko PIS? I on tak myśli i widziałam, że jarzy, że coś tam dzwoni. I mówi, że PiS to jest bułka. Ja myślę sobie, okej, okay, on powiedział PiS to jest bułka, to musiało się skądś wziąć. Mm-hmm. I teraz skąd to w jego głowie mogło się znaleźć, że PiS to znaczy bułka i jak mu pomóc wyjść z tego? Mm-hmm. I jedyne, co udało mi się wykminić w ciągu tych kilku sekund i próbując się nie śmiać, znaczy tu jeszcze się nie chciałam, to jeszcze po prostu się zastanawiałam, skąd to się wzięło. I teraz każdy z widzów ma swoją teorię. Ja mam taką, bo PiS to Prawo i Sprawiedliwość, mają kiełbasę wyborczą, no i PiS się najlepiej jeść kiełbasę z bułką. Dokładnie, no i dokładnie. Nie, to nie było to. I mówię mu, okej, to wziąłeś z tego, że jest na przykład butelka wody, bo to się uczy w jednym dziale. Butelka wody, kawałek kiełbasy że i tak dalej. I mówię mu PiS, jako że na przykład piece of cake. Mm-hmm, to tak mm-hmm. przyszło mi do głowy pierwsze. Dobre. A on, no, bułka z masłem.
I wie, po prostu ja nie mogłam się śmiać. No tak. I z jednej strony chciałam. Mimo, że to było błyskotliwe, takie dosyć. Chciałam wybuchnąć śmiechem, a z drugiej strony on to przepowiedział. No tak. Bo pani w szkole powiedziała, że piece of cake to jest bułka z masłem. No tak, no tak. I musiałam bardzo taktycznie, taktownie. Ale pokazujesz faktycznie jedną bardzo ważną rzecz. I pokazać mu, że w tym kontekście PiS to znaczy co innego niż kawałek, niż ciasto. Ktoś, kto myśli zbyt dosłownie w jakiejś tam kwestii, może faktycznie, no zbyt tak matematycznie może czasem, bo do pewnych rzeczy podejść, tak zbyt ściśle. Tak, o, właśnie chodziło o to, że on nie był głupi, nie, absolutnie, tylko no. tak ścisły, że nie mógł otworzyć się na inne opcje. Jasne. No dobra, no ale to był powiedzmy SSF i SFJ, ale na przykład myślę, że podobny problem czasem mają, możesz powiedzieć, NT, tak? Ale w takiej związane z kwestią ścisłości, takiej bardzo, bardzo dużej ścisłości. No są dotyczącej takie typy. Czy miałaś jakieś sytuacje z uczniami NT, bo mówiłaś już tam o NF, co robiła się NFP? Albo co byś zastosowała, w jaki sposób byś podeszła do takich uczniów NT, jakbyś miała takich właśnie przyszliby. Nie, no ich akurat lubię uczyć chyba. No właśnie, a czemu? Bo myślą i potrafią tak łączyć struktury gramatyczne i zwykle też chcą się uczyć. Mm-hmm. Z mojego doświadczenia, nie mówię, że każdy NT chce się tak, uczyć, tak, ale tak. jakoś tak, nie wiem, co na to odpowiedzieć do końca. Co już, dwóch braci no, miałaś, przykład, to też mogłaś okay, załapać tą chemię. Na przykład z NT lubię z nimi robić takie kryminalne zagadki. Mm-hmm. To fajnie wychodzi, że ja mam odpowiedź, muszą znowu zadawać pytania różne dochodzić do tego, co się stało. Tak. I to bardzo fajnie się z nimi sprawdza. Czy pytania takie, co by było gdyby? Co by było gdyby? Dokładnie. To na pewno. No na pewno z NT można wykorzystać ich abstrakcyjne myślenie. Myślenie. Chociaż też czasami no, trzeba uważać na to, żeby nie przeanalizowali czegoś. Za mocno. Za mocno, bo niektóre są rzeczy, szczególnie w angielskiej gramatyce, że po prostu trzeba to przyjąć. Bardzo dobra uwaga. Czyli żeby nie przesadzili z za mocnym przeanalizowaniem czegoś, no. Bo po pierwsze czasem nie ma takiej wprost logiki super matematycznej, zero-jedynkowej. Tak, bo po prostu przyjęło się w mowie, ktoś popełnił gdzieś błąd i przyjęli to i to teraz jest tak, i to najwyższa się mowa sztuki. Tak. A część rzeczy też pewnie nabywa się też z wyczuciem, nie? Że po prostu uczysz się, usłuchasz się i tak. Po prostu nie musisz za każdym razem myśleć o tym, czy tam te D, A, N i tak dalej, nie? No, to akurat jest logiczne. Bardzo. Tylko nie dla nie dla wszystkich. Nie native. Tak. Więc też czasem jest trudne to, jak uczeń próbuje na siłę wszystko zlogiczniować. Bo ja też nie mam odpowiedzi na wszystko, bo na pewno odpowiedzi też są, może i są logiczne, ale gdzieś tam tak daleko w historii języka, że ja nie mam tych odpowiedzi. No tak, rozumiem. Czyli ktoś takim aspirującym jodek przychodzi do ciebie i pyta cię etymologię tego słowa. Dokładnie, no ja nie wiem. Po prostu nie wiem. No tak, i może w tym momencie to może być trochę marnowanie czasu na zastanawianie się nad tą kwestią. Znaczy niektóre, zależy od kwestii, niektóre są fascynujące i cieszę się, jak NT chce poznać głębiej strukturę jakąś tam, bo mnie to fascynuje i cieszę się, że mogę się podzielić wiedzą na przykład, nie? Ale ostatecznie na przykład przychodzi do ciebie z jakimś konkretnym celem i ten cel może być pominięty, bo na przykład chce się nauczyć zamówić pizzę, a tu rozmawiamy o etymologii słowa. Zgadza się. Czyli super, czyli mówisz, że tak wykorzystujesz kreatywność, ale starasz się też, jak już za dużo jest i tej kreatywności, postarać się w miarę w cuglach ją też to na pewno trzymać.
Żeby też nie poszło w tą stronę za daleko. Mhm, super, super. Jak najbardziej. Więc muszę być tym strażnikiem. Super, świetnie. Język angielski na pewno jest Ci wdzięczny. Na pewno. Na pewno. Co by ten język robił beze mnie? Zgadza się. A powiedz tak, już odchodzimy od tematu bycia nauczycielem i uczenia innych w takim codziennym życiu. W takim po prostu Twoim byciu sobą i komunikacji. Czego się nauczyłaś? Na przykład chociażby będąc SFJ w stosunku do na przykład typów NF. Idealistów. Tych tego się jeszcze od narracji. Uczysz się, no, ale właśnie. Bo uczysz się, powiedzmy, co robić, co zmienić, ale... Jak ich zmienić? To jest trudne. Tak, bo oni zmieniają ciebie. Ale czy jest coś, co na przykład rozjaśniło ci, jeśli chodzi o wiedzę o nich, że ty nie wiedziałaś, to było coś dla ciebie dziwnego, że nietypowego, nie rozumiałaś ich takich korzeni myślenia. Dlaczego są tacy fałszywi na przykład, nie? A teraz zdarza się. Że to niekoniecznie jest fałszywe, tylko oni myślą, że to jest prawdziwe. Okej. I to nie jest, że chcą mnie zwieść i oszukać, tylko oni sami siebie zwiedli i oszukali. Okej. Czyli twój filtr SFJ właśnie mówi, że ty czujesz, że oni jakby są fałszywi, a tak naprawdę oni się zmieniają, jakby są czasem może jak woda, która do odpowiedniego naczynia, bo uważają, że to jest taki najwłaściwszy sposób komunikacji, czy po prostu dostosowują się, dostrajają się w jakiś sposób taki. Tak. A ty uważałaś to za nieautentyczne, a to może dla nich jest autentyczne, tak? Na przykład, tak, tak. Mhm. Ja też bardzo cenię sobie stałość i bardzo trudne dla mnie jest, kiedy nie ma tej stałości, więc to też w tym przypadku... Mhm. Że NF mają przerobić. Czasem różne takie górki i dołki, tak? Że tak. Po prostu... Tak, że na czym amplituda jest wysoka. Ta amplituda jest wysoka tych zachowań i jasne, zdarza się, na pewno. Miałam szczególnie na przykład... u typów neurotycznych, tak, tak. Tak. Miałam, mam na przykład w rodzinie osobę, która jest NF i której nie umiałam pojąć. Nie, trudno było nam bardzo rozmawiać, bo ja myślałam w rozmowie, że ta osoba ciągle zmienia wersję. Okej, jasne. I ja nie potrafiłam rozmawiać, ponieważ spodziewałam się od tej osoby, że będzie miała jedną wersję wydarzeń, a nie, że w jednej rozmowie zmienia wersję, albo że co do niej przychodzę, to ma inną wersję. Okej. I długo musiałam się uczyć tego, że ta osoba po prostu z innych perspektyw Patrzy na tą samą sytuację i z każdym razem mi opowiada o tej samej sytuacji jakby z innej perspektywy. I to nie jest ani, że zmienia wersję, ani, że próbuje mnie oszukać, tylko po prostu jest bardzo płynna. Rozumiem. No i długo mi zajęło, żeby się nauczyć tego. Okej, super. Ale cieszę się, że to wiem teraz. Bardzo to pomogło w naszej relacji. To teraz tak z innej mańki, bo NT już byli. SP, jeśli chodzi o typy SP, czy było Ci blisko do nich, czy nie, czego się nauczyłaś, czy nie wiem, to tolerancja na bycie P, jaka się na przykład zaistniała. jak to wygląda? Odkrywcy, no, to tak sobie myślisz, no uspokój się. No. A właśnie w czym się uspokój? Co takiego robisz? Usiądź. Nie, ja z tego co znam SP, to lubię ich. I cenię. Lubię kreatywność w nich, której ja nie mam. Nauczyłam się bardzo doceniać, szczególnie, znaczy nie, że ten typ jest lepszy, tylko ja miałam do czynienia z tymi ludźmi i nauczyłam się bardzo doceniać ISFP i ISTP. Przez to, że są tacy dziwni dla mnie. A jak się objawia ta dziwność? No, tacy... No i jedni są ISFP, na przykład kreatywni,
I myślę sobie, jak oni potrafią tyle czasu spędzić nad czymś tak małym. A, no tak, że tak dopracowują te swoje dzieło, jedno jakieś, to dzieło tak, może być różne. Tak, że wymyślili dzieło i potrafią je dopracować. Tak. A ISTP na przykład, że są tacy... No zróbmy to po prostu. Czy zrobić, to zróbmy to. Aha, jasne. To jest proste do celu. Tak. Także... Konkret. Nie fanzolimy, no. Zróbmy to trzeba i pójdźmy dalej. Mhm. Tak. Jednocześnie też pewnie ta kreatywność się w nich objawia, tylko w jakichś tam, powiedzmy, innych sferach, ale jasne. Mhm. No i tutaj wisienka, czy jak to kiedyś powiedział Tomasz Hajto, truskawka na torcie. NT. A właśnie, bo jest ja coś też poruszymy na koniec, ale to NT, jak się nauczyłaś, czy nauczyłaś się co warto wiedzieć i jak postrzegasz te typy? Znaczy, padło na mnie, biedną SFJ, że w gronie moich najbliższych większość osób to NT. Więc dla mnie teraz NT to jest taki chleb powszedni. Okej, okay, jasne. Więc myślę, że przez całe moje życie, mając dużo do czynienia z nimi, to nie jest mi tak trudno z nimi rozmawiać albo przebywać, jakby było, gdybym nie dorastała całe życie do teraz z wieloma NT. Tak, tak. No, to wiesz, ja zawsze o tobie mówię, że Joe jest taka trochę inna, bo jest takim Tarzanem, co się wychował pośród małp i troszeczkę inaczej się zachowuje, ale tak. No... Tak, też takich rodziców miałam, którzy nie byli NT, ale też no, nie pozwalali mi... Żeby moja emocjonalna strona na przykład brała górę nad wszystkim. Tak. Także to też dużo mi pomogło w życiu, myślę. No tak, że... Nie było tak. Że nie byli NT, mi tego trochę ducha NT. Tak. Tego no. Ogarnij się dziecko, nic się nie dzieje. Tak. Masz ten problem, to idź se to rozwiąż. Tak. No, tak. Także myślę, że to mnie wszystko wzmocniło. Okej. Okay. A rada dla innych? SJ-ów odnośnie NT, bo nie zauważ, że nie wszyscy są tak. Nie wszyscy tak świetnie radzą jak ty. Moja rada dla SJ-ów o NT. Miejcie szeroko oczy otwarte, zanim wejdziecie w bliższe relacje. I docencie to, co macie w NT. Myślę, że... A co macie? No, w sensie nie wiem teraz, co tu wymieniać, ale na pewno strategiczność, na pewno takie szersze myślenie o świecie, o życiu, o wszystkim. Takie zorganizowanie, ale nie takie typu SJ zorganizowanie, czy na papierze, że w planie, tylko może bardziej ogarnianie wyższego celu i życia i dlaczego robimy to, co robimy. Okej. Okay. A czego nie spodziewać się po NT? Nie spodziewajcie się, że będą pamiętać, gdzie jest ich telefon. Nie spodziewajcie się, że będą mieli zawsze posprzątane. Nie spodziewajcie się... Czułości? A, zapomniałam o tym w ogóle, że... Tego też nawet nie oczekujesz. Zapomniałam, że ktoś mógłby spodziewać się. Nie. Chyba poza moim mężem. On jest bardzo czuły. On wychodzi z siebie, żeby być... Bardzo go cenię. Wszyscy go cenimy. Ktoś wie, że ja tego potrzebuję, więc stara się... Także NT mogą ogarnąć, ale dużo się muszą nauczyć. Okej. Od SJ-ów? Od F. Od F. SFJ-ów, rozumiem. ESFJ-ów. No właśnie, i teraz SJ-y. No bo tak, bo są te STJ-y i SFJ-y. W sensie i SFJ-y, że mamy SFJ-y i STJ-y. No i właśnie, i możemy podzielić, tak?
co zauważyłaś, czego uczyłaś się od chociażby STJ-ów, tak? To między innymi twój tata. Mhm. O, dużo, dużo nauczyłam się od niego. Punktualność. W sensie nie, że jestem punktualna, ale wiem, jak bardzo jest ważna punktualność. Do tego stopnia, że jak byliśmy umówieni, że jedziemy w sobotę na basen o 9:00 i ja nie byłam gotowa w sobotę na basen o 9:00, to o 9:00 tata jechał na basen z tymi, którzy byli gotowi. Mhm. Tak. Taki przykład. W sensie był taki troszkę, że bezwzględny, ale miało to taki naukę. Niosło ze tak, sobą. I nie było to absolutnie niesprawiedliwe. Tak, nigdy. Tak. Ta tak, bezwzględność tak. Jego nigdy nie była niesprawiedliwość. Jasne. Była zawsze, były określone zasady i potem, jeśli ktoś złamał zasadę, jasne, przekroczył, spóźnił się, mm-hmm, to już było na niego, nie? To tak, jego wina. Tak. Ponosił konsekwencje po prostu tego, że nie zrobił tego, co zostało mu w jasny sposób podane. Tak, mm-hmm, tak. Rutyny, to też STJ-y ważne dla nich są. No tak. Takie większe zorganizowanie niż jest to w mojej naturze. Mhm. Nawet mojej. Tak. Jasne, że tam jeszcze życie. Jest to jeszcze, ten jest jeszcze tak. Jeden plus, jeszcze bardziej poukładany, jeszcze tak bardzo w przemyślany sposób. Tak. Na przykład inna osoba z mojej rodziny i STJ. Kiedyś chciała się pochwalić tym, że uczy się spontaniczności. I on, to akurat jest on, tak bardzo chciał być spontaniczny, że zaplanował sobie, że rachunki zapłaci w ostatni dzień. Mm. I potem chwalił się na to, że był tak spontaniczny i tak życie na krawędzi. Prowadzi. Tak, jest jedna złota zasada. Zaplanował zapłacić rachunki w ostatni dzień. Tak, z żoną ostatnio rozmawialiśmy, że swoją spontanicznością i taką kreatywnością, czy tam właśnie, że tym takim życiem na krawędzi najbardziej się chwalą joty. Bo P jakby mają to wpisane. Tak, dla nich to jest po prostu życie, a nie życie na krawędzi. Tak, no. A joty tak jakby są takie, no, bo ja jestem taki spontaniczny. Tak. No. Tak. No, ale to na pewno tak od SJ-ów i STJ-ów takiej samodyscypliny, mhm, rutyny, odpowiedzialności. To też bardzo ważne, bardzo odpowiedzialni są. Mhm. Sprawiedliwość. Tak. Brak empatii. Zgadza się. Czasem też potrzebny, czasem. Tak, nie, czasem bardzo pomocny jest brak empatii. Zgadza się. No ale właśnie, bo czasem tutaj są takie dywagacje różne, czy można zmienić typ osobowości, nie? No bo... Chcieliby. No właśnie, no bo jak się znamy, to wiem doskonale, że też jesteś troszkę inna niż kiedyś byłaś, że kiedyś byłaś może troszeczkę bardziej taka głośna. Niech zgadnę. Tak, mniej więcej. Głośna i emocjonalna, tak chciałam to określić. I czy ty uważasz, że nie wiem, zmieniłaś typ osobowości, albo zmieniłaś się właśnie, czemu już nie ma tego wspomnianego elementu? I czy nie wiem, czy to zmieniło twój typ osobowości, że ty działaś jak jakiś inny typ osobowości? No na pewno bardzo dużo zmieniła mnie śmierć mojego ojca, która się stała dość nagle 3 lata temu. I wtedy po raz pierwszy... Może nie po raz pierwszy, ale zaczęłam rozumieć ludzi, którzy byli zmęczeni innymi ludźmi. Mm-hmm. Na przykład. W sensie ta sytuacja tak mnie wyczerpała emocjonalnie, że ja nie byłam w stanie wychodzić z domu. Okej. Okay. Że po prostu nie miałam siły być z ludźmi. Więc to było takie, jakbym kompletnie zmieniła pierwszą literkę. Mm-hmm. Tak całkowicie. I tak myśląc o tym,
to nie było tak, że to zmieniło moją, mój typ osobowości, ale na pewno bardzo przyćmiło. Okej, super, jasne. Nawet do dzisiaj, mimo że już i wyszłam za mąż i mam dziecko i to nie jest tak, że jestem nieszczęśliwa, ale dalej no nigdy nie wróciła mi ta energia, którą miałam. Okej. Więc na pewno teraz widzę, że jest to w takiej fazie rekonwalescencji. No nie wiem, czy to się zmieni, bo to, to że miałam to zaplecze ojca, to mi też dawało no radość życia, że tak powiem. Okay. I tą pewność, poczucie pewności i nie wiem do końca, jak to opisać, ale no to dużo zmieniło. Jasne. Bardzo. I też wtedy straciłam dużo bliskich ludzi. Czyli też już nie miałam jakoś tak chyba śmierć sprawia, że naturalnie albo żałoba, że ludzie się Odseparowują od tej jakby no nieprzyjemnej sytuacji, tak? Tak, nawet nie, że mimowolnie, tylko znaczy nie, że specjalnie. Tak. No wychodzi tak po prostu i też jak ktoś nagle jest bardzo do ludzi i przestaje być do ludzi, to pewnie myślą, że ma ta osoba problem z ludźmi i nie chce się z nimi widzieć. Jasne. Więc tak po prostu siłą rzeczy wyszło. No i od tego czasu zdarza się, że na przykład 3 dni nie wychodzę z domu. Wow. No, to już jest dziwne. I że nie mam potrzeby. Też jak już mam rodzinę. Ale masz małe dziecko tak, też, nie? To ono też potrzebuje bardzo. Jest... Tak, i też ja lubię być z nią. I to mi też zapewnia te towarzystwo, które potrzebuję. Także no dużo się zmieniło. No, że jest bardzo sympatyczna. Tak. Ale nie powiedziałabym nigdy, że to zmieniło mój typ osobowości. Jasne. To na pewno nie. Tylko przyćmiło, trochę zmieniło. Może stonowało. Okej. Może to. Także dziękuję bardzo za to, co powiedziałaś. Bardzo myślę, że to jest fajna jakby rzecz, żeby pokazać innym, którzy też powiedzmy różne mieli w swoim życiu doświadczenia czy historie, wydarzenia, że to nie jest tak, że powiedzmy zmienili typ osobowości, czy tylko po prostu troszeczkę są na innej drodze związanej z tym samym typem osobowości. I że po prostu no czasem tak jest, nie? Że nawet ten ekstrawertyk może troszeczkę, że tak powiem, się stonować, troszeczkę go może właśnie bardziej tak przyćmić. No choćby mogę podać przykład mojego wspólnika, który jest naprawdę, ja go zawsze kojarzę. Znaczy on jest ekstrawertykiem, ale zawsze go kojarzę jako tak super entuzjastycznego a mieszka teraz w Australii i też siłą rzeczy gdzieś tam naturalnie też sam mi przyznał ostatnio, że taki że on chyba już jest introwertykiem, nie? Tak powiedział, no bo na początku pewnie jakaś tam bariera, mniej możliwości wychodzenia gdzieś do ludzi, rodzina, dużo jakichś tam rzeczy, dużo pracy, bo bardzo dużo musiał pracować. No więc to też się dzieje, po prostu normalne, nie? A czasem jakiegoś introwertyka coś się natchnie i coś tam bodzie, widzi, nie wiem, na przykład swojego brata czy kogoś, że on taki zawsze do ludzi, a ja taki nie. I nagle oni tak aż się po prostu przekraczają swoje granice, nie? Ale dalej tym introwertykami są, nie? Gdzieś tam skrycie. Tak. No więc tak to jest, że są różne koleje losu i różne wydarzenia, które gdzieś kształtują ten typ osobowości. Także bardzo Ci dziękuję, bo to był bardzo wartościowy wywiad. Dziękuję. To była wielka przyjemność Ciebie gościć. I myślę, że... Dziękuję za zaprosiny. Prosimy. Prosimy, dziękujemy i piszcie w komentarzach, dajcie znać, co uważacie o tej formie związanej z tym takim, powiedzmy, to jest taka nowość, że mamy wywiad i mamy takie jakby dokumentowywanie, komentarz dodatkowy plus jakieś ekstra materiały, także powiedzcie, ciekawe, co myślicie. Jak tak, to jak super, to dajcie właśnie kciuki w górę. Napiszcie. A jak nie super, to bardzo taktownie tak. się wypowiedzcie, żeby tak. niczyich uczuć nie zranić. Tak. I będziemy starać się być może zapraszać już jeszcze osoby, które już były u nas. Kto wie. Może.
Także dziękuję jeszcze raz, dziękuję. Joe, Nikodem, TypeHype i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Mamy.